Na cmentarzu parafialnym w Szanowie sporo jest nagrobków, które uszkodzone, zasypane liśćmi i ziemią przywołują tylko smutne myśli o przemijaniu. Często nawet trudno z nich odczytać dane pochowanej tu osoby. Do niedawna podobnie wyglądał grób żołnierza CK Armii, zasypany ziemią, liśćmi i wieńcami bez czytelnego napisu, zapomniany. Zwrócił uwagę pasjonata historii, także Chrzanowa, Wojciecha Wyziny, który nagrobek uporządkował, a napis odnowił. Dzięki temu wiemy, że spoczął tu młody żołnierz. Bronisław Brickner, wachmistrz pierwszej klasy żandarmerii, CK żandarmerii, zmarł 6 czerwca 1916 roku. W księdze zgonów dodatkowo można dowiedzieć się, że urodził się w Stryju, czyli na dzisiejszej Ukrainie, a kiedyś w granicach I Rzeczpospolitej, a już po jego śmierci, bo zmarł w 16 roku, w 1918 również w granicach II Rzeczpospolitej. Napis na nagrobku jest w języku niemieckim. Podobnie nazwisko może świadczyć o takim pochodzeniu. Jednak jeśli skupić się na imieniu, wówczas odnajdujemy tu polskość i zagmatwane dzieje naszej ojczyzny. Imię, którego w rodzinach kultywujących niemieckość się nie nadawało. Nazwisko Brückner jest nazwiskiem oczywiście niemieckim, ale wystarczy sięgnąć do internetu i zorientujemy się, że była to rodzina mocno spolszczona, która wydała również polonistów najwyższej klasy. Bronisław Brückner, tak jak wspomniałem wcześniej, urodził się w Stryju na dzisiejszej Ukrainie. Tam wziął też ślub. Jego żoną była pani o nazwisku Białopotocka, jeżeli dobrze sobie przypominam w tej chwili. Napis niemiecki też nie może dziwić. Rok 1916 to jest rok, kiedy jesteśmy jeszcze we władztwie CK Austrii. Język niemiecki w formacjach zmilitaryzowanych, a żandarmeria takową formacją była, jest językiem urzędowym. Jeżeli grób, to znowu wynika z epitafium, wystawili mu koledzy, w domyśle koledzy z jednostki czy koledzy z formacji, więc język niemiecki jest językiem jak najbardziej naturalnym. I taki język pojawia się na większości cmentarzy z I wojny światowej. Mówię o cmentarzach oczywiście na terenie Galicji. Jak tłumaczył Wojciech Wyzina, postanowił uporządkować tę mogiłę, bo to świadectwo historii tych ziem. Jeżeli nie my, to kto? Jeżeli nie teraz, to kiedy? Wydaje się, że w naturalny sposób takie groby powinniśmy wyszukiwać. Naturalnym sposobem powinno być to, że takie groby uczytelniamy, odświeżamy, przypominamy społeczeństwu o tym, że te groby są. Zwykle to jest tak, że o tych grobach wszyscy wiedzą, tylko jakby bardziej wiedzą w momencie, kiedy się je wysprząta. Być może 1 listopada ktoś zechce zapalić znicz CK Armiście Bronisławowi Bricknerowi. Jego mogiłę znajdzie po lewej stronie, idąc od głównej bramy od strony ulicy Marchettiego w 4 pasie. Są też inne mogiły na chrzanowskiej nekropolii z okresu I wojny. Cmentarz numer 443 z I wojny światowej, gdzie było pochowanych 51 żołnierzy CK Armii. Cmentarz ten został uczytelniony, odświeżony kilkanaście lat temu, 10-11, jeżeli dobrze sobie przypominam. No niestety jest taka sytuacja, że troszeczkę znowu może nie tyle popada w zapomnienie, co okazuje się, że nie ma kto porządkować tej mogiły. Miejmy nadzieję, że uda się przywrócić pamięć także tym zapomnianym nagrobkom. Czasem wystarczy poświęcić odrobinę czasu, by je uprzątnąć, postawić znicz czy zachować pamięć.